Dziś Kubizm ma niezapowiedzianą wizytę krakowskich policjantów z Wydziału Narkotykowego. Gliniarze proszą go o pomoc, ponieważ jak z ich informacji wynika, Zacharewicz, dość groźny gangster, planuje we Wrocławiu uruchomić linię produkcyjną mety. Edward zastanawia się, kogo przydzielić do tak trudnej sprawy. Do śledztwa przydziela Basię i Kłosa. Wspólnie wpadają na pomysł, żeby przygotować obławę. W trakcie niej dochodzi do strzelaniny, w której ginie chemik pracujący dla gangstera. Basia, Kubis i Sławek boją się, że cała operacja może wysypać się przez to, że nie żyje jego chemik. Wpadają na pomysł, by podstawić mu własnego, który będzie odpowiadać za przygotowanie mety oraz całą produkcję. Dzięki temu upieką dwie pieczenie na jednym ogniu, będą mieli solidne dowody i łatwiej będzie przeprowadzić szturm. Niestety pojawia się jeden problem, wśród nich jest kret i donosi gangsterowi, jednak nikt nie wie, kim on jest i jakie informacje zdążył wynieść. Nie będę tutaj typować, kto może być kretem, ponieważ to może być każdy. Szukanie go to jak igły z stogu siana. Przecież ta osoba może nawet pracować dla Wydziału Narkotykowego i nie będzie to nikt z komendy, więc tym bardziej wytypować kogoś od nich jest bardzo trudne, a wręcz karkołomne. Jednak uważam, że to oni mają kreta, a nie Kubic. A przynajmniej na ten moment nie widzę osoby, która mogłaby ryzykować tak dużo dla jakiegoś gangusa. Daj koniecznie znać w komentarzu, kto według ciebie jest kretem.